Dzień dobry, witam Państwa w magazynie Lig Egzotycznych. Dziś odcinek numer 102, siódmy z kolei na kanale sportowym. Ja nazywam się Adam Kotleszka i zapraszam Was na wyprawę. Wyprawa ta będzie dziś, drodzy Państwo, do, uwaga, uwaga, Jordania. Jordania, tak jest, to jest ten kraj, o którym wczoraj wrzuciłem Wam trochę podpowiedzi na Instagramie. I muszę Wam powiedzieć, że trochę się zdziwiłem, ponieważ... No właśnie, tutaj są te podpowiedzi. Mało osób odgadło. Będziemy oczywiście sobie przez te podpowiedzi przechodzili. Kilka z nich wam wyjaśnię. Natomiast ja biorę teraz telefon do ręki i spróbuję namierzyć te kilka dosłownie osób, które odgadło, że chodzi o Jordanię, o Ligę Jordańską właśnie w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, pierwsza osoba, jaka zgadła, że to będzie Jordania, dajcie mi sekundkę, jest użytkownik o nicku Jerry Ost. Jerry Ost, dla ciebie, chłopie, duże, duże brawa, bo dałeś naprawdę radę, że to chodzi o Jordanię. Było całe mnóstwo odpowiedzi. Przytoczę wam kilka z nich. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Macedonia Północna, Boliwia, Hongkong, Szwajcaria, Oman, Izrael, Libia, Laos, Zjednoczone Emiraty, Kirgistan, Litwa, Estonia, Azerbejdżan, Bangladesz, Holandia, co tu jeszcze? Gwatemala, Finlandia, Czechy, Macedonia Północna po raz kolejny. Sarek 1910 odpowiedział również, że chodzi o Jordanię. Wojtek Kucharski również odpowiedział, że chodzi o Jordanię. To wy wszyscy jesteście dzisiaj zwycięzcami tego programu. Generalnie muszę wam powiedzieć, że naprawdę dużo, dużo kłopotów było z odgadnięciem. No ale dobrze, pamiętajcie, zawsze po południu w poniedziałek na Instagramie Adam Kotleszka znajdujecie podpowiedzi. Możemy sobie do nich jeszcze raz wrócić, zobaczyć, jakie były w tym tygodniu. Ja kilka z nich postaram się wam objaśnić, żebyśmy mieli jasność co do tego, dlaczego dzisiaj właśnie Jordania, więc jeżeli mamy jeszcze raz to, ten obrazek z tymi podpowiedziami, to poproszę. Pierwszą z tych podpowiedzi była ona następująca. Rzadko używa się oficjalnej nazwy tego kraju. No i tak, Jordańskie Królestwo Haszymickie, to jest oficjalna nazwa Jordanii. Haszymici to taki arystokratyczny ród arabski, wywodzący się podobno z rodu samego Mahometa, więc no szychy, co tu dużo gadać, tak się nazywa oficjalnie ten kraj. Następne podpowiedzi, no to o tych granicach. Więcej niż z dwoma państwami. Oczywiście tutaj nie mogłem wprost powiedzieć, ile państw granicznych ma ten kraj, bo byłoby to trochę za łatwe. Powiedziałem, że minimum dwa. Dokładnie. Izrael, Syria, Irak i Arabia Saudyjska. Także oczywiście Jordania ma dostęp bardzo ograniczony. Natomiast ma przez Zatokę Akaba do Morza Czerwonego. Taki maciupeńki skrawek. To jest tam mniej więcej, gdzie jeżeli jesteście w Izraelu, to możecie na pieszo przejść granicę w Eliacie właśnie między Izraelem a Jordanią. No i tam jest już bardzo blisko do Zatoki Akaba. Kolejna podpowiedź była następująca. Prawie 10,5 miliona, chodziło, że między 5 a 15 milionów w tylu zawiera się liczba ludności. Dokładnie 10,5 miliona. Co ciekawe, to jest bardzo rozwijający się kraj. Jeszcze 8 lat temu ta liczba mieszkańców wynosiła zaledwie nieco ponad 6 milionów, a więc widzicie, że tutaj naprawdę no mniej więcej 40% w 8 lat populacji więcej ma Jordania niż miała jeszcze w 2012. Co ciekawe również, to jest bardzo młode społeczeństwo, bowiem około 35% wszystkich mieszkańców Jordanii to są ludzie poniżej 15 roku życia. Na to wpływa między innymi bardzo wysoki poziom służby zdrowia w Jordanii, o czym będzie mógł opowiedzieć też mój dzisiejszy gość, którego jeszcze nie zdradzam, ale pewnie już parę osób wie, o kogo może chodzić. Natomiast jeszcze zostawmy kilka osób w niepewności. Jordania, tak jak mówię, bardzo dobrze rozwinięta służba zdrowia, też bardzo wysoka średnia wieku w tym kraju, wahająca się mniej więcej od 72 do 75 lat, ze względu właśnie na to, że lekarzy tam mają całkiem dobrych. Około 1/3 mieszkańców to uchodźcy. To była kolejna podpowiedź, jaka znalazła się na Instagramie. No i tutaj to powinno was mocno naprowadzić, ponieważ Jordania ma generalnie bardzo długą historię przyjmowania uchodźców z całego regionu. Więc jest tam bardzo dużo Palestyńczyków albo ludzi o korzeniach właśnie z Palestyny. Bardzo dużo ludzi z korzeniami z Izraela. Palestyńczyków jest, słuchajcie, oficjalnie ponad 2 miliony, a i tak podobno ta liczba jest dosyć mocno zaniżona. Bardzo wielu także uchodźców z Syrii. Ich jest mniej więcej około 1,5 miliona, więc naprawdę duże liczby, patrząc, przypominając, że to jest kraj, który ma nieco ponad 10 milionów mieszkańców, a więc no, niezły miszmasz narodowościowy.
W kraju tym występuje niecodzienne zjawisko hydrologiczne. No i to jest taka podpowiedź, która mogła was naprowadzić, natomiast wielu też wprowadziła w błąd. Tutaj nie chciałem oczywiście też wprost mówić, że chodzi o tak zwaną powódź błyskawiczną. Czym jest to zjawisko? Zaraz będziemy mieli też przyjemność zobaczyć sobie film, jakie krótkie wideo, o co chodzi z powodzią błyskawiczną. Natomiast to jest taka powódź, która występuje bardzo często właśnie w terenach, gdzie rzadko pada, czyli często także na pustyniach. Ktoś pomyśli, jak to na pustyniach powódź? A no tak, może się to zdarzyć właśnie za sprawą tejże powodzi błyskawicznej, kiedy są bardzo gwałtowne opady, gleba nie jest przyzwyczajona do odprowadzania wody, kiedy tej wody nie wchłania, no to niestety woda się po prostu bardzo, bardzo mocno zbiera. W Jordanii taka najsłynniejsza powódź błyskawiczna miała miejsce 2 lata temu w starożytnym mieście Petra. To jest jeden z największych, największa chyba atrakcja w ogóle całej Jordanii. Miejsce, które też zapisane do tych zabytków UNESCO. No generalnie jedna z największych atrakcji turystycznych na całym świecie. Starożytne miasto tak zwanych Nabatejczyków. To był taki ród Beduinów, który wsławił się między innymi tym, że swoje domy, generalnie całe miasto wykuł w skałach. Mało tego, nie tylko, że w skałach, ale w ogóle oni budowanie tychże pomieszczeń zaczynali od dachu. Jeżeli kiedykolwiek zaczynalibyście budowę domu od dachu, no to życzę wam powodzenia. Natomiast ci rzeczeni Nabatejczycy potrafili to robić i dzięki temu między innymi powstała Petra. No ale w tejże Petrze w listopadzie 2018 roku doszło do naprawdę dużej powodzi, kiedy ludzie zwiedzali to miasto, a wierzcie mi, że tam jest naprawdę codziennie mnóstwo turystów. W trakcie, kiedy ta powódź, ona błyskawicznie się zaczyna, błyskawicznie się rozprzestrzenia, w trakcie, kiedy ona uderzyła, ponad 4000 turystów trzeba było z tejże Petry ewakuować. Nie wszystkim się udało uciec niestety. Kilkanaście osób zginęło, w tym także 2 dzieci, więc no duża rzecz, też duży cios w ogóle w turystykę Jordanii. Natomiast no, wcale nie wpłynęło to specjalnie na jakiś spadek zainteresowania właśnie Petrą w Jordanii. Jeżeli będziecie mieli okazję być w tym miejscu, to na pewno do Petry traficie. Wykupuje się tak zwany Jordan Pass, czy też Jordan Pass. Jeszcze przed wylotem najlepiej, to jest taka wiza połączona z wejściówką do właśnie tego starożytnego miasta. Nie jest ona droga. Zdecydowanie bardziej się opłaca to zrobić przed wylotem, niż będąc już na miejscu. Będąc na miejscu trzeba zapłacić bodaj 50 dinarów, a będąc w Polsce, no to ta cena jest chyba niższa. Nie chcę was okłamać teraz dokładnie, nie wiem, to się mogło zmienić, natomiast wiem, że lepiej się opłaca zrobić to z Polski. No ale dobrze, ja wam mówię o powodzi tej błyskawicznej. To żeby już tak całkowicie na serio przedstawić to, co może ten żywioł zrobić, zobaczmy sobie krótkie wideo, o co chodzi z tym bardzo specyficznym zjawiskiem hydrologicznym. Powódź błyskawiczna już teraz. Jacob. المشكلة من دعم جايات يوم سريع.
רק שהאוטו ייתקע. Tak się kończy lekceważenie żywiołu. Słuchajcie, to tak film trochę ku przestrodze, żeby nie było, że to tylko sobie tak na śmiesznie rozmawiamy. Jeżeli zobaczycie taki potoczek mały płynący za wami w Jordanii, czy generalnie w jakimkolwiek innym kraju, gdzie wydaje się, że powodzie są nierealne, to szybciutko uciekajcie, bo widzieliście, co się wydarzyło z autem, które zlekceważyło, właściwie kierowca zlekceważył to, co się może wydarzyć. Także z przekorą też pokazałem to wideo. Także Jordania, bardzo interesujący kraj, bardzo ciekawy turystycznie, ale ma też swoje na pewno jakieś zagrożenia. Słuchajcie, przechodzimy już trochę stricte do piłki. Liga Jordańska oczywiście zawiesiła swoje rozgrywki ze względu na koronawirusa, co wcale nas specjalnie nie dziwi. No trochę szkoda, no ale wiadomo, że nie wszyscy mogą grać, nie wszyscy są Białorusią, Nikaraguą czy Tajwanem, powiedzmy. Natomiast liga właśnie w tym pięknym kraju zakończyła rozgrywki, zawiesiła na początku marca, 7 dokładnie, zakończyły się ostatnie mecze. 12 drużyn jest w lidze. Teoretycznie sezon gra od września do maja. Mówię teoretycznie, bo wiadomo, że w tym sezonie może być troszeczkę inaczej. Nie wiadomo, czy w ogóle ruszy ten sezon. Rozważa się także jego w ogóle anulowanie tych kolejek. Udało się rozegrać jedną, więc no jakby łatwiej jest anulować rozgrywki po jednej zaledwie rozegranej kolejce, kiedy wiesz, że no raczej nie uda ci się dograć tego sezonu już do końca i bardzo prawdopodobne, że tak właśnie będzie, o czym też będzie mógł opowiedzieć nam nasz dzisiejszy gość. Słuchajcie, pierwsza drużyna w lidze jordańskiej, a więc mistrz, kwalifikuje się do tak zwanych playoffów o Ligę Mistrzów Azji. Od pewnego czasu kluby w Jordanii mogą występować także w tych rozgrywkach, natomiast nie wiedzie im się na razie w tych playoffach. Drugie miejsce ma bezpośredni awans do Pucharu AFC, AFC Cup. No w Polsce utarło się, że to jest taki odpowiednik Ligi Europy w Azji, co już brzmi trochę kuriozalnie, no ale powiedzmy, że to jest taki puchar trochę drugiej kategorii. No dla tych słabszych generalnie krajów do tej pory tak to wyglądało w Azji. Druga drużyna w Jordanii kwalifikuje się właśnie do niego bezpośrednio, do fazy grupowej. Ale jeżeli na przykład mistrz przegra te playoffy o Ligę Mistrzów, to on kosztem drugiego miejsca awansuje właśnie do AFC Cup, co sprawia, że wice
wicemistrz kraju, bardzo często po prostu trzyma kciuki za mistrzem w azjatyckich pucharach, no bo jego sukces oznacza też sukces wicemistrza kraju. Do pucharu AFC awansuje oczywiście także zwycięzca pucharu Jordanii, bo takowy też jest rozgrywany. Co do pucharu AFC, akurat tutaj jordańskie kluby mogą pochwalić się naprawdę niezłymi sukcesami. Pod względem zwycięstw są na Jordania jest na drugiej pozycji w takiej klasyfikacji wszechczasów. Trzykrotnie kluby z Jordanii wygrywały puchar AFC. Dwukrotnie Al Faisali 2005-2006 i co ciekawe w 2007 również ekipa z Jordanii wygrała całe rozgrywki AFC Cup. Shabab Al Ordon. To był w ogóle finał, który był wewnętrzną sprawą drużyn jordańskich. No bo właśnie Al Faisali, kiedy mogli zgarnąć hat-trick, 3 lata z rzędu wygrywać puchar AFC, w tym trzecim roku już przegrali właśnie w finale z klubem z rodzimej ligi. Było to już ładnych parę lat temu, natomiast no, jak widzicie, Jordania to nie są wcale takie ogórki jak na nawet warunki samej Azji. Co ciekawe, drugim najlepszym strzelcem w rozgrywkach pucharu AFC jest właśnie piłkarz o paszporcie jordańskim. Mówię o paszporcie, ponieważ ma korzenie palestyńskie, a więc jest jednym z tej naprawdę licznej mniejszości narodowej w tym kraju, w Jordanii. Mahmoud Shelbayeh, 34 bramki ma w całej historii ten zawodnik, już skończył swoją karierę, więc rekordu nie poprawił. Natomiast pierwszym zawodnikiem, to jest taka ciekawostka wykraczająca poza Jordanię, zawodnik, który jest najlepszym strzelcem w historii pucharu AFC, jest Hiszpan, który występował w niższych ligach w Hiszpanii, gdzieś trzecia liga, gdzieś tam jeszcze niższe klasy rozgrywkowe. Nazywa się dokładnie Bienvenido Marañón. Wiem, że niewiele wam mówi to nazwisko, natomiast to jest gość, który dopiero po 30, chyba około 30, wyjechał po raz pierwszy za granicę, wybrał bardzo ciekawy kierunek, bo Filipiny. Wyobraźcie sobie, że dla klubu z Filipin, dla Cerro Negro, zdobył 35 bramek już. Dzisiaj ma 34 lata. Od 5 lat występuje właśnie w lidze filipińskiej. I właśnie niedawno, w marcu tego roku, otrzymał paszport Filipin, który będzie go uprawniał do gry w reprezentacji tego kraju, z której podobno skorzysta z tej oferty ten hiszpański zawodnik. Więc w wieku 34 lat, najszybciej 34, bo nie wiadomo, kiedy mecze reprezentacja Filipin zagra, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym. Dopiero on zadebiutuje w kadrze narodowej. No, ciekawy sposób na karierę. Jeżeli no, wiedziałeś, że w Hiszpanii nie przebijesz się wyżej, w Europie generalnie też byłoby ci ciężko znaleźć klub w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wyjechał do Filipin, no, to się okazało strzałem w dziesiątkę. Jest najlepszym strzelcem w historii pucharu AFC. W Filipinach też sporo tych bramek strzela. W dodatku jest szansa na zagranie w reprezentacji narodowej. Więc ciekawa droga zdecydowanie. Żeby was troszeczkę wprowadzić w klimat tego, co w Jordanii dzieje się na trybunach. Chciałem wam pokazać film z zamieszek, jakie na trybunach w Jordanii się dzieją. Najgoręcej jest, kiedy gramy tak zwane derby Jordanii. To jest mecz pomiędzy ekipą Al Faisali a ekipą Al Wehdat. Są dwa najbardziej utytułowane kluby w kraju. Bardzo się nie lubiące. Dwa kluby z Ammanu. Al Wehdat w dodatku to jest klub, który no, mówi się o nim, że jest klubem mniejszości palestyńskiej. On też był jest zresztą cały czas największym rywalem Al Faisali. Al Faisali to jest taki klub typowo dla Jordańczyków. Mówię typowo i tak ogólnie, ponieważ wiadomo, że znajdą się oczywiście wyjątki. Palestyńczycy też teoretycznie kibicują Al Faisali, ale są w zdecydowanej mniejszości. Jeżeli Palestyńczyk, to raczej Al Wehdat. Kiedy dochodzi do meczów tych dwóch drużyn, robi się naprawdę gorąco. Oglądamy. الأردنية تفريق المتفرجين الذين كانوا يحاولون الخروج من بوابات الاستاد الرياضي وبحسب شهود عيان فإن مؤيدي نادي الوحدات الذين كانوا يحتفلون بفوز فريقهم على فريق الفيصلي فوجئوا بقيام قوات الدرك الأردنية بضرب المشجعين الذين حاولوا الخروج من الملعب ما أدى إلى انهيار سياج حديدي داخل الملعب حيث تسبب بوقوع إصابات عدة. Hospital. Violence broke out after fans of the Al Faisali team began throwing stones at fans of the Al Wehdat club. Supporters of the latter received most of the injuries as heavily armed police took control. The intense soccer rivalry is symbolic of cultural sensitivities in Jordan. Al Faisali has the support of a conservative Jordanian tribe, while the Al Wehdat club takes the name of a Palestinian refugee camp and is supported by Jordanians of Palestinian origin. Following Friday's violence, Al Wehdat's president lashed out at police.
What happened today was a massacre led by the government security forces who did not show any wisdom or national responsibility. If they had a national responsibility, they could have protected these supporters. Supporters of the other team had already left and the problem should not have happened. They created a problem for malicious reasons. Riots also broke out in the streets around the stadium, and police said at least 15 officers were injured in the violence. David Bauty, Reuters. Oj, dzieje się, kiedy dochodzi do meczu tak zwanego Derby Jordanii, meczu, w którym występował Polak, który będzie dzisiaj gościem magazynu Lig Egzotycznych właśnie o Lidze Jordańskiej. Generalnie także w ostatnich latach oczywiście Al Wehdat i Al Faisali zdominowały ligę. W ostatnich 13 latach dokładnie tylko raz zdarzyło się, że inny klub wygrywał mistrzostwo. To była ta drużyna, która wygrała Puchar AFC, o którym wam mówiłem na samym początku, a więc ekipa Shabab Al Ordon. Więc 4 razy w tych 13 latach zdobywało mistrzostwo Al Faisali, 8 razy ekipa Al Wehdat, więc no dominacja obu zespołów jest ogromna. Mimo tego, że w ostatnich latach to ekipa Al Wehdat częściej wygrywała mistrzostwo, to generalnie historycznie więcej mistrzostw na swoim koncie ma właśnie ekipa Al Faisali. 34 tytuły mistrzowskie, 16 tytułów po ekipie Al Wehdat, ale też trzeba zaznaczyć, że Al Wehdat jest ponad 20 lat młodszym klubem, bo założony został dopiero w latach 50. Kiedy ekipa Al Faisali już bodaj w latach 20. XX wieku powstała. No, te derby, te mecze pomiędzy tymi ekipami nie tylko rozstrzygają bardzo często losy mistrzostwa, ale i budzą oczywiście zainteresowanie w samej Jordanii, to musicie wiedzieć, że w całym regionie krajów arabskich no to te derby naprawdę są wielkim wydarzeniem. Także kraje ościenne, kraje azjatyckie w ogóle bardzo często wykupują prawa do pokazywania właśnie tego jedynego spotkania, właściwie tych dwóch meczów, bo tak jak mówiłem, 12 drużyn w Lidze Jordańskiej. Sezon dość krótki, bo tylko 22 mecze rozgrywa się, a więc 11 u siebie, 11 na wyjeździe, z każdym rywalem oczywiście mecz u siebie i na wyjeździe. Nie ma żadnej rundy dodatkowej, nie ma żadnych playoffów, więc tak to dosyć prosto wygląda. 22 kolejki i wyłaniany jest mistrz. Al Wehdat, tak jak mówiłem, rok 56. Oni swoją bazę, swoją siedzibę mają w jednym z 10 obozów dla uchodźców w Jordanii, ale dla uchodźców z Palestyny właśnie. No stąd też mówi się o tym właśnie, że ta palestyńska mniejszość trzyma kciuki właśnie za ekipą Al Wehdat, co wcale nie jest czymś specjalnie dziwnym. Bardzo ciekawe też przyśpiewki proponują. Gdzieś tutaj sobie nawet zapisałem, spróbuję wam je przeczytać. Miałem nawet tłumaczenie na język angielski, ale to za moment ci sobie znajdziemy. Natomiast Al Faisali to kibice pochodzenia jordańskiego. Derby trwają w lidze od 76 roku dopiero. Bardzo zacięte 140 meczów. I żeby nie pokazywać wam Ligi Jordańskiej tylko od strony zamieszek, to chciałem wam pokazać też film, który pokazuje naprawdę gorącą atmosferę, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, jaka panuje właśnie na meczach Ligi Jordańskiej. Więc teraz obejrzymy sobie, jak wygląda atmosfera w Jordanii.
Jak widzicie, w Jordanii też potrafią się bawić kulturalnie, bez zamieszek. Wcześniej oglądaliście film, jak mury runęły, właściwie stadion Osiadka właściwie mur runęła. No, te zamieszki, w których ucierpiało sporo osób, więc możemy się uśmiechać, ale tutaj naprawdę było groźnie. Tutaj z kolei wideo, które pokazuje wam, że ta atmosfera potrafi być gorąca w dobrym tego słowa znaczeniu. Gość, z którym zaraz będziemy sobie rozmawiać, zdradzę wam, że to jest Łukasz Gikiewicz. Oczywiście już możecie być pewni, że to będzie właśnie ten gość. Za moment się z nim połączymy. Będzie mógł wam to potwierdzić, bo on grał w tych meczach, on strzelał bramki przeciwko ekipie Al Wehdad, bo on występował w Al Faisaliya, więc w tym klubie tak zwanych rdzennych Jordańczyków. Tak jak mówię, jest to umowne, no bo po latach to się troszeczkę zaciera, natomiast no jednak w Jordanii dosyć tradycyjnie podchodzą, tak bym powiedział do tego właśnie, więc jak jesteś z Palestyny, jakieś masz korzenie palestyńskie, to rzadko będziesz kibicował ekipie Al Faisaliya. Dość powiedzieć, że ja wam mówiłem, że w całym kraju mieszka około 4 milionów Palestyńczyków albo ludzi z palestyńskimi korzeniami. Ekipa Al Wehdad szacuje się, że ma ponad 3 miliony kibiców. Wychodzi na to, że 3/4 wszystkich Palestyńczyków w Jordanii kibicuje właśnie ekipie Al Wehdad, więc to jest duża rzecz, a to są wszystko tylko szacunki, które myślę, że na pewno nie są zaniżane, wręcz przeciwnie. Słuchajcie, miałem wam przytoczyć tę przyśpiewkę kibiców Al Wehdad. Allah Wehdad Al-Quds Arabia, co oznacza Bóg, Wehdad i Jeruzalem jest arabskie. Musieli oczywiście trochę wątku politycznego wtrącić. Generalnie władze jordańskie starają się banować takie polityczne zagrywki na trybunach, jakieś wywieszane transparenty, czy też właśnie tego typu przyśpiewki, no ale ciężko od tego niestety uciec w kraju takim, jakim jest Jordania. Ci najbardziej zagorzali kibice mają też taki jeden bardzo znaczący hymn, właściwie przyśpiewkę, czy hymn wspieramy do śmierci. I myślę, że akurat w ich wypadku to może być naprawdę dosłowne tłumaczenie. Łukasz Gikiewicz, tak bawi się w Jordanii nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, Łukaszu, witam cię w magazynie Lig Egzotycznych. Witam serdecznie. Łukaszu, coś czuję, że trochę tak łezka się zakręciła wokół, jak się to oglądało. Oglądałem na telefonie, powiedzieli mi, że nie mogę ciebie oglądać, więc włączyłem na telefonie i gęsia skórka była niestety. No nie jest dane nam grać, nie trenujemy, trenuję indywidualnie, więc brakuje tych emocji. Mówiłeś o derbach, więc akurat 5 spotkań, 4 bramki strzelone dla Al Wehdad, więc uwierz mi, te uczucie, kiedy cały stadion cię kocha i skanduje twoje imię przeciwko największemu rywalowi, jest no coś pięknego. Łukasz, to tak po kolei chciałem zacząć tę rozmowę. Jak to się stało, że chłopak z Olsztyna trafił do Ligi Jordańskiej? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tam zagrać? Ja wiem, że ty już drugi raz występujesz w Lidze Jordańskiej i wróciłeś tam de facto, bo pierwszy sezon to był ten jeszcze 16-17 bodaj i teraz jesteś ponownie piłkarzem Al Faisaliya. Jak to się stało? Pytasz mnie za pierwszym razem czy teraz? Najpierw za pierwszym razem, a później opowiesz, jak to doszło do tego, że teraz jesteś. To był przypadek jak u mnie w całym życiu. Czyli od Tajlandii po Kazachstan, po Cyr, po Śląsk, Wrocław. Więc tak naprawdę byłem bez klubu, bo zmarł King Tajlandii, czyli ten, który panował ponad 100 lat i po prostu ligę zawiesili. Byłem w Splicie. Odpoczywałem, zadzwonił trener Serb, którego poznałem w Tajlandii i powiedział, słuchaj, jestem trenerem, mamy 4 miesiące do końca rozgrywek i musimy zdobyć mistrzostwo, czy jesteś gotowy. A ja nie
ja nie wiedziałem, czy w Jordanii w ogóle gra się w piłkę, gdzie to leży na mapie. Więc sobie szybko wpisałem, zobaczyłem Al-Faisal, najbardziej utytułowany klub. W 15 bodajże najbardziej utytułowanych klubów na świecie się znajduje i mówię, czemu nie, zaryzykujemy. Okej, okay. Podpisałeś kontrakt wtedy błyskawicznie, a jak to się stało, że teraz wróciłeś do Jordanii, bo potem, kiedy już zdobyłeś tam mistrzostwo, puchar krajowy, super puchar, zdobyłeś koronę króla strzelców, transfer do Arabii Saudyjskiej, potem Rumunia i teraz z powrotem... Nie musisz wymieniać, powiedz, że Kiki News zdobył wszystko, no to będzie łatwiej. Tak było, no to opowiadaj, jak trafiłeś tutaj ponownie. Wiesz co, no przed Faisali teraz byłem w Rumunii, znam, wiesz, jak to się potoczyło. Jestem z nimi teraz w najwyższej izbie na kasie w Lozannie. Do tej pory sprawa trwa i po prostu byłem bez klubu. Pozostawiłem po sobie wrażenie takie, że naprawdę, no nie wiem, czy pokazywałeś wideo, jak mnie noszą na rękach. Wszystko mam, tak, czego potrzebuję do życia i po prostu zadzwonił szejk i powiedział, słuchaj, przełożyli nam sezon, będziemy grali od marca do listopada, czy jesteś gotowy? Byłem bez klubu, siadłem do samolotu, bez dziecka, bez żony, mieli przylecieć za miesiąc, a 4 miesiące nie dolecieli, no takie jest niestety życie. No niestety, wiemy, że ta sytuacja w Jordanii też związana z koronawirusem jest dosyć napięta. Ty bardzo regularnie informujesz właśnie pod hashtagiem Geeky News, co tam się ciekawego dzieje. To powiedz, jak wygląda obecnie sytuacja w Jordanii na ulicach? Cały czas są takie godziny, kiedy w ogóle nie można wychodzić z domu, czy te obostrzenia już zostały troszeczkę zdjęte? Nie, nie. Od pierwszego dnia mieliśmy blokadę całkowitą. Teraz mamy od 8 rano do 19 możemy się poruszać. Później trzeba być w domach, bo rozbrzmiewa alarm i syreny, jakby zaczynała się druga wojna światowa. Ale tak naprawdę, uwierz mi, no tej korony tutaj nie ma. No ja w to nie wierzę. Mamy 2 przypadki, 4 przypadki. No jest ponad 10-12 milionów ludzi. Jak ty masz dwoje czy troje ludzi zarażonych koronawirusem, otworzyłeś salony fryzjerskie, kosmetyczne, wszyscy wrócili do pracy, a tylko zostały zamknięte siłownie, hotele i nasze treningi, czy to koszykarze, siatkarze, piłka nożna. No po prostu ten sport tutaj jest dla governmentu i dla armii, która rządzi krajem, trochę mniej ważny niż w tych innych krajach europejskich. Dlatego my jesteśmy w lepszej sytuacji jak milion razy niż Polska. Polska będzie wracała do gry, a w Jordanii na tą chwilę może być tak, że sezon zostanie odwołany. No właśnie, ja już wspomniałem parę słów o tym, że jest taka opcja. Natomiast jakie do ciebie docierają głosy? Jaka jest szansa na to, że wy zaczniecie sezon? Bo de facto jedną kolejkę zdążyliście zagrać, 22 ma cały sezon, więc no sporo tego grania ewentualnie, żeby dograć sezon, byłoby jeszcze przed wami. Może trochę nie starczyć czasu. Wiesz co, tak jak się nie mylę, 134 spotkania, jak to federacja napisała, i byłoby od 1.8 do 31 grudnia byśmy mieli rozegrać 2 rundy plus te wszystkie puchary, Liga Azjatycka, więc by to by było 134 spotkania do rozegrania. Ale problem jest w tym, że federacja nie ma pieniędzy. Federacja nie zapłaciła dla klubów za poprzedni sezon. Nie mamy sponsora tytularnego ligi na ten sezon, więc kluby już przed koroną zaczęły strajkować i my przestaliśmy grać jeszcze jak korony nie było w Jordanii. Po prostu kluby zastrajkowały i powiedziały, oddajcie nam pieniądze, a my zaczniemy grać, więc tu kluby postawiły warunek. Trochę to zwariowane, że kluby stawiają warunki dla federacji, no ale jesteśmy w Jordanii, trzeba sobie to zaakceptować. Więc dobrze, że puściłeś te bramki, bo jak już jesteśmy na antenie najlepszego kanału sportowego w Polsce i w Europie, no to dobrą reklamę mi robisz, bo mogę być wolny za parę dni. No. To prawda, ale powiem ci, że wiesz, ludzie mogą się trochę uśmiechać, że to jest tylko Liga Jordanii, że tam się pewnie łatwiej strzela, ale jednak trochę tych goli nastrzelałeś, pewnie no, nie każdemu by się to udało, ale wiesz co, jako że grałeś... Nawet szczewrotki strzeliłem i plecy się nie połamały, więc jeszcze nie jest źle ze mną. Bardzo mnie to cieszy, ale grałeś w kilku ciekawych krajach, typu Kazachstan, Tajlandia, grałeś na Cyprze, grałeś w Arabii Saudyjskiej. Jak mógłbyś porównać te ligi do siebie i do Ligi Jordańskiej? Jakbyś mógł ją umiejscowić jakoś? Ona jest najsilniejsza, najsłabsza, gdzieś w środku tej stawki tych lig egzotycznych, w których występowałeś? Za pierwszym razem, jak byłem tutaj w Jordanii, w Faisali, miałem trenera z Czarnej Góry, Nebojsza Jołowicz. On teraz trochę więcej zarabia, 2 miliony w Katarze. W Al-Ahli Katar się nazywa ten klub. Można powiedzieć, że taki mój tata, który od przyjścia jego wszystko zaczęło się dobrze układać i zacząłem strzelać bramki. Więc myślę, że ta drużyna, kiedy on nas prowadził, byśmy ją wrzucili spokojnie do naszej polskiej ekstraklasy, byśmy sobie poradzili. No,
uwierz mi, no takie głosy, że tylko się gra w piłkę w Polsce, że tam, nie wiem, w Jordanii się nie gra, w Arabii Saudyjskiej się nie gra, w Bułgarii się nie gra, w Kazachstanie się nie gra. No ja tobie dam przykład, no byłem zamieszany i pomogłem dla Musa Al-Tamari, nie wiem, czy o takim zawodniku słyszałeś, jest za PL-u Nikozja, mega lewa noga, mega młody zawodnik, go polecałem do niektórych klubów w Polsce. Prezes APL-u dzwonił, bo będąc w Omonii, tam jakieś kontakty, jak zwykle u Geeky News w telefonie się pojawiły. Mogłem dla niego się dostać do APL-u. Zagrał tak dobrze w Lidze Europy, w Lidze Cypryjskiej, że już tam Fiorentina daje 7 milionów. Więc no, myślę, że ci zawodnicy jordańscy potrafią grać. Czy to nasz kapitan były Baha Abdurrahman, grał w Katarze z Samuelem Eto w drużynie, teraz ma ofertę z chińskiej ekstraklasy. Ludzie grają w piłkę wszędzie na świecie, nie tylko w naszej polskiej kolorowej ekstraklasie. To myślę, że mamy podobny pogląd. Właśnie po to powstał ten magazyn, między innymi, żeby ludziom pokazywać, że w piłkę gra się nie tylko w Europie czy w Polsce, ale właśnie w takich miejscach też odległych i można naprawdę ciekawą karierę rozwijać w tych ligach. A wracając jeszcze do mojego pytania, Liga Jordańska, czy ona jest silniejsza od Ligi Cypryjskiej albo Ligi Kazachskiej? Faisali jest na tym samym poziomie co Omonia, co Apoel, bo akurat grałem i w jednych derbach i w drugich, więc to jest nasza liga, Al Faisali to można powiedzieć, że to jest reprezentacja Jordanii, bo my mamy ponad 12 czy 13 reprezentantów w naszym zespole, więc no automatycznie nie może być słaby poziom, bo ta reprezentacja Jordanii walczyła z reprezentacją Australii, a sam wiesz, że ta reprezentacja nie jest ogórkowa, tak? Więc zdecydowanie. No to są fakty, które rozumiesz, jeśli ktoś chce się wgłębić, albo zacząć obrażać, tam pisać komentarze, że Giki czy tam Adrian Jerzyński gra w ligach ogórkowych, że chodzą na dyskotekę w Arabii Saudyjskiej, czy w Dubaju, czy w Chinach, czy w Jordanii, no to mogą pisać, rozumiesz. Liga jordańska jest mocną ligą i uwierz mi, wszędzie jest ciężko strzelić bramkę, tym bardziej w Jordanii, gdzie Faisali jak gra na wyjeździe, to ten zespół się cofa, kładzie się na boisko, udaje kontuzję tylko, żeby wytrzymać 0-0 i zejść do szatni. Więc my, czym później strzelimy bramkę, tym dla nas jest ciężej. Mega jest ciśnienie, żeby pokonać ten zespół, bo z tych mniejszych zespołów oni chcą zawsze przyjść, ci Jordańczycy, do Faisali, podpisać kontrakt dla siebie życiowy i utrzymywać rodzinę, gdzie masz, nie wiem, dwie żony plus z każdą żoną po 3-4 dzieci, więc ta rodzina jest liczniejsza niż w Polsce. Prawo ich mówi, że jeśli dla jednej żony dasz Audi A5, daje przykład, no to druga musi dostać te same w tym samym kolorze. No to nie musisz mieć pieniądze. No. Czyli uwierz mi, że grają w piłkę, też się odniosę, bo mówiłeś, że Wydad to jest palestyński zespół. Tak, to jest nikt z Jordanii, Jordańczyków typowych z paszportem nie kibicuje dla tej drużyny, nawet jadąc na mecz i gdzie nas policja eskortuje. No to tylko i wyłącznie może być w Jordanii, że z głośników i z megafonów na radiowozie leci piosenka Faisali, jedziemy przez całe miasto na stadion Wydad. Bo policja jest tylko i wyłącznie jordańska, więc policja, można tak powiedzieć, nienawidzi kibiców Wydad i zawsze tam trochę więcej dostają przy tych zamieszkach niż nasi. Właśnie, Łukaszu, ty oglądasz mnie, musisz sobie teraz włączyć wizję, bo chciałem ci coś pokazać i chciałem zobaczyć, jak zareagujesz, bo ja na sobie mam dzisiaj taki specjalny trykot, który macie troszeczkę wypuścić. Pewnie poznajesz, co to jest za koszulka. O, tutaj pokażę, żebyśmy mieli jasność. Ale ja ciebie nie widzę, no bo mi powiedzieli, że mamy problemy z włączeniem. A możesz sobie włączyć to na telefonie, na YouTubie, bo bardzo bym chciał, żebyś zobaczył, jaką koszulkę mam dzisiaj na sobie. Poczekaj, już patrzę, wchodzę, przewijam. Mamy dużo czasu do wieczora. Tak, na spokojnie, ja tutaj pokażę widzom, żeby sobie zobaczyli, żebyś ty też mógł... Dobra, wstałeś u mnie na telefonie, bo Andrzej, czyli ja mam Azrak, czyli niebieska Azrak po arabsku. No okej, dobra, w każdym razie jest to koszulka drużyny, której niespecjalnie lubisz, chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, nie wysłałem tobie tego wideo, bo to jest brzydkie, żeby puścić na antenie, no ale mam takie wideo, jak wchodzę na ich stadion przed meczem, 15-20 tysięcy i jedna strona śpiewa fuck you, a druga odpowiada Lukas, więc ciekawie, oni mnie nie cierpią, więc ja ich też nienawidzę, więc to jest taka miłość dwustronna. 5 spotkań, 4 bramki, najwięcej jako obcokrajowiec w historii w tych spotkaniach derbowych strzeliłem bramy, więc mają powody po prostu. Mają podstawy, żeby cię nie lubić. Opowiedz trochę o tych derbach. Kiedy pierwszy raz na nie wychodziłeś, byłeś świadomy, że to jest taki ładunek emocjonalny, że ludzie tak tym żyją? Czy trochę cię to wszystko jednak zaskoczyło?
Wziąłem piłkę, był rzut karny, wziąłem i strzeliłem. No. Widziałem, ja oglądałem generalnie ten mecz nawet, muszę ci powiedzieć, ale zastanawiam się... Ale słuchaj, żeby ludzie nie myśleli, że kłamie. Telefon dałem dla masażysty i powiedziałem, słuchaj, ładuję bramkę w derbach i biegnę do kibiców zrobić selfie, no więc to jest udokumentowane na wideo. Ale wiesz co, zastanawiam mnie właśnie, czy ty brałeś pod uwagę coś takiego, że jak strzelisz gola, to od razu cię znienawidzi ta druga strona. Czy dla ciebie w ogóle to nie miało żadnego znaczenia, czy wręcz przeciwnie, chciałeś troszeczkę podostrzyć, chciałeś troszeczkę tych kibiców Al-Wehdad troszeczkę zdenerwować? Wiesz co, pokazując tak na nos, teraz mnie widzisz, tak zwany, wszyscy, którzy nienawidzą Wehdad, stawiają palec na nos, czy tak jak łamiesz dla Wehdad i mówisz ueno Wehdad, czyli gdzie jest Wehdad, więc ja to już po pierwszym meczu i po pierwszym wywiadzie zrobiłem, więc zostałem znienawidzony i już tego nie można wrócić. Nawet dzwonił do mnie prezes przed tym sezonem z Tiały Bukareszt i pyta się, czy przyjdę do Wehdad. Ja spytałem się, jakie dają pieniądze, było to więcej niż Fajsali. Ale wrócił do mnie za dwa dni i powiedział, że tego kibice nie zaakceptują. No po prostu bym za dużo stracił, a uwierz mi, wszystko tak naprawdę mam za darmo. Tak jak mówiłeś, Petra 50 GD dinarów, a ja wchodzę za jeden dinar jako Jordanczyk, bo oni też szli z propozycją w 2016-2017 roku, jak tam strzeliłem te 30 bramek w 400 meczach i zaliczyłem 13 asyst i zdobyłem wszystkie puchary, które było można zdobyć. Chcieli mi dać obywatelstwo, no ale się jestem trochę za stary na takie zabawy, więc po prostu nie było po prostu szans na to, ale Jordanczycy mnie kochają. No naprawdę to jest... Dlatego też przyjechałem tutaj, żeby rodzinę ściągnąć. Niestety ta koronawirus spowodowała, że moja żona jest w Splicie z dzieckiem, nie mogą przyjechać, ale czy Petra, czy Morze Martwe, czy Wadi Ram, pustynia. No naprawdę, no dzisiaj mam 38 stopni za oknem, pogoda piękna, masz dzień wolny, 30 minut jesteś na Morzu Martwym, bierzesz sobie szklaneczkę zimnego, ona nie tonie w morzu i sobie pić. My będziemy sobie wypuszczali kilka twoich zdjęć teraz w czasie magazynu. Będziemy mogli też pokazać widzom, jak ty tam żyjesz. I mamy też pytania z czatu tutaj, które możecie oczywiście państwo nadal zadawać. Jeżeli macie jakieś pytanie do mojego dzisiejszego gościa, do Łukasza Giekiewicza, dawajcie. Bardzo, wali bardzo śmiało, chętnie. Wali śmiało. Tam przed łączeniem patrzyłem na czat i tam ktoś mówi, że hummus to najbardziej popularna potrawa. To jest taki, wiesz, hummus do sklepkiem ciepłym arabskim, ale mansaf, jordański mansaf to jest taka potrawa. Zabijasz owieczkę z prawej strony, idziesz do lewej, krew wypada, później to z ryżem i z taką śmietaną gotujesz, więc to jest mansaf. Nie hummus. Widzę, że jesteś już mocno obcykany w tamtych klimatach. Łukasz... A wiesz, uczę się języka, mam tutaj zapisane na papierach jakieś słówka. Zawsze myślę, że kiedyś tu wrócę do tych krajów arabskich. Nie jako może zawodnik, ale jako trener, dyrektor, więc no, coś takiego może mnie czeka. Łukasz, a jak się żyje w Jordanii? To jest bezpieczny kraj? Bo tutaj też na czacie było pytanie, jak w ogóle traktowani są tam obcokrajowcy? Czy zaczepiają na ulicy? Czy jest problem, żeby się przemieścić? Ty powiedziałeś, że chciałeś ściągnąć tam rodzinę, więc znaczy, że chyba nie jest tak źle. No nie, no to są jakieś tam bajki. No w 2016-2017 roku tu w ogóle trzeba powiedzieć, że Jordania jest pod Wielką Brytanią. Oni tutaj nas kontrolują. Nawet King Jordanii wychował się w Wielkiej Brytanii. No tutaj nie ma żadnej... Uwierz mi, że Jordania jest bardziej bezpieczna niż Francja, Polska i te wszystkie inne kraje z Europy. Nie ma mowy o żadnych bombach, o terrorystach. No masz, nie wiem, Polacy by chcieli to usłyszeć. Masz dyskoteki, masz kobiety, masz alkohol... Wszystko masz, więc to nie jest kraj Jordania, jak ktoś myśli, to kraj arabski, że nie wiem, kobiety zamotane chodzą, nie ma obcokrajowców. No ja mam na przykład nad sobą, nazywa się Anastazja z Rosji, kobieta. No wiesz mi, ja w bloku mam tutaj wszystkich dyplomatów z Japonii, z japońskiej ambasady. Milion jest obcokrajowców, milion, naprawdę. To nie jest kraj arabski taki, że nie można wypić piwa, nie można wyjść z żoną, która będzie miała, nie wiem, spódniczkę, odkryje nogi. To nie Arabia Saudyjska, to ludzie muszą rozgraniczyć. Jasne. Ty mi dzisiaj jeszcze podrzucałeś zdjęcie z treningu. Mówisz 38 stopni. Jak ta intensywność treningów jest jakoś dostosowana do pogody? Jak ciężko trenuje się w Jordanii? Jakbyś mógł to porównać do polskiej ligi? Wiesz co, ja nie mogę porównać, ja ze swojego punktu widzenia porównam, że dla mnie to jest normalne, ale oni mają tutaj do piątku Ramadan, czyli jak wiesz, przez cały dzień fastują i nic nie jedzą i dopiero od 19, dzisiaj 34 bodajże tam napisali na stronie, że mają pierwszą modlitwę i mogą zasiąść do iftar, czyli ich tak jakby śniadania. No oni nic nie robią przez miesiąc, no to jest dlatego ta liga może nie ruszyć, no bo oni przez miesiąc może 2-3 razy trenowali, no. No
jak cały dzień nic nie jesz, nie pijesz, a za oknem masz 40 stopni, no to jak twój organizm jest w stanie, nie wiem, wybiegać, pobiegać, pójść na siłownię? Dla mnie Tajlandia, Jordania, Cypr, gorąca temperatura, Split, ja jestem przyzwyczajony, bardziej wolę ciepło niż zimno, dlatego w tych krajach bardziej się utrzymuję niż tych takich bardziej zimnych. To akurat tutaj ci przybijam taką wirtualną piątkę, bo ja też jestem ciepłolubny i dla mnie 40 stopni to jest idealna pogoda. Ale wiesz co, ty powiedziałeś, że niektórzy rodzimi gracze trenowali 2-3 razy w ostatnich miesiącach, w ostatnim miesiącu. Ty trenujesz regularnie, rozumiem, to są indywidualne treningi czy zapewnione przez klub? Jak to wygląda? Klub wysyłał, ale ja powiedziałam, że ja mam swojego trenera fitness, będę robił swoją rozpiskę od 16 marca do dnia dzisiejszego. 4 dni wolnego, 2 kilo zrzucone, więc ja i tak jestem chudy. 82 kilo miałem na 1,89 m, teraz mam 80 kilo. Uwierz mi, jestem gotowy. Jeden dzień siłownia, drugi dzień boisko. Biorę jednego Chorwata, który grał w Al Wegdad, teraz gra w Al Sahab. Sebastian z Rijeki, więc akurat rozmawiamy w tym samym języku, więc zawsze lepiej w dwójkę niż samemu na boisku. Mamy wszystko, bo jedziemy na boisko Faisali, więc od płotków, pachołków, siatki, bramki małe, duże, drabinki koordynacyjne, więc mamy wszystko, trenujemy sobie razem. Jestem gotowy i tak jak mówię, no dobrze, że puściłeś te wideo, no bo Geeky News może do polskiej ekstraklasy w końcu trafi. Na stare lata widzi zmarszczki, siwe włosy, bo nie płacą. A ja bym jeszcze coś tam pokazał w tej polskiej naszej kolorowej ekstraklasie. No posłuchaj, ale to jest też trzeba, koronawirus może i pomoże dla Geeky News, bo nie będą ściągać tych wynalazków wszystkich do naszej ekstraklasy i będzie miejsce dla mnie. No. Wiesz co, tak mówisz bardzo odważnie, czyli rozumiem, że powrót do Polski to jest dla ciebie teraz priorytet na ten moment? Wiesz co, jakby odwołali sezon, to od razu biorę walizki, wyjeżdżam do Chorwacji, bo już nie widzę dziecka 4 miesiące. Dziecko ma 16 miesięcy, a ja już nie widzę go 9 miesięcy, więc w ogóle świat zwariował i stoi na głowie. Więc to mi mega przeszkadza, dokucza, jak to każdy by sobie może ująć. Ale jedna propozycja z Polski się pojawiła, więc tak tutaj live. Okej. Ta godzina, więc ktoś tam dzwonił. Nie tylko Polska, bo coś z Dubaju się kręci, może druga Bundesliga też tutaj zaskoczę. Zobaczymy, no ja jestem gotowy, nie jestem emerytem, z jedną nogą, tak jak mówisz, wszędzie grają w piłkę, w Jordanii też grają w piłkę. Jestem gotowy, więc jestem przygotowany na każde wyzwanie. A do Polski bym wrócił ze względu na to, że mega się moja żona tam dobrze czuła, rozmawia też po polsku, mamy dziecko, czemu nie? Łukasz, ale wiesz, że ja ci teraz nie odpuszczę i będziesz musiał troszeczkę rąbka tajemnicy uchylić. Jaki klub z Polski się o ciebie pytał? Nie musisz mówić nazwy, ale powiedz mi na jaką literę albo z którego regionu Polski jest ten klub, który do ciebie dzwonił. Słuchaj, a to dyrektor nawet dzwonił, żeby ci powiedzieć dyrektor i pytał się Giki, jesteś? Ja mówię, słuchaj, no jestem, ale ja nie wiem, kiedy mi lotnisko, bo u nas lotnisko wyłączone z użytku jest, więc ja mogę tylko wziąć, nie wiem, jak MacGyver, śmigiełko na kasku i wylecieć. Na razie nie mogę wylecieć. No i się pytał, czy jestem. Ja mówię, ja zawsze jestem. Bo ten klub, żeby tobie też powiedzieć, chciał mnie przed Faisali, ale stwierdzili, że Giki to emeryt. No i tam zobaczyli mecz w tym AFC Cup, co mówiłeś, odpowiednik Ligi Europejskiej, tak jak to w Europie mówią, z drużyną syryjską. No i Giki po 5 miesiącach, gdzie nie dotykał piłki, sam trenował w Splicie, był najlepszy, więc że ja to naprawdę kocham. No ja tego nie robię dla pieniędzy, uwierz mi, ja miałem większe oferty niż Al Faisali. Ja już nie muszę grać dla pieniędzy, więc dlatego jakieś tam te też mogę punktować w tych naszych polskich realiach, ekstraklasie, bo dla mnie nie trzeba płacić jak dla Serbów, Słoweńców, tych wynalazków, którzy tylko przyjadą i skasują pieniądze i nie będą się interesowali, nie będą znali języków, tylko przyjdą, żeby zagrać i zabrać pieniądze do torby i wyjechać z żoną. Ja po prostu przyjadę, bo kocham to, co robię i wiem, że jeszcze mogę spokojnie 3-4 lata grać na takim poziomie, jak jestem. Okej, mamy parę pytań ciekawych od naszych widzów. Invincible14 pyta, jak wygląda sytuacja z wynagrodzeniami podczas tego lockdownu? Czy kluby wypłacają całość kontraktu, czy są jakieś procentowe obniżki w całym zespole? Ty już częściowo powiedziałeś, że nie dostajecie obecnie nic? Okej. Zero. Ja nie dostałem, tak żeby powiedzieć dla tego kogoś, kto to zadał pytanie. Ja od 15 stycznia, kiedy tu jestem, nie dostałem ani jednego GD. Więc jestem jak w Czerwonym Krzyżu, po prostu tak robię humanitarnie, Giki przyjechał, trenuje i mieszka. Ale ja przyjeżdżając tu powiedziałem dla szejka, słuchaj, nie musisz mi płacić na czas, zapewnij mi mieszkanie, samochód, bo jak przyjedzie żona, to dla mnie jest najważniejsze z dzieckiem, a płacić możesz mi tam co 3-4 miesiące. Tak jak mówię tobie, ja mam jakieś tam inne rzeczy, które też przynoszą mi dochód.
ja nie muszę dostawać z miesiąca na miesiąc. Też mówiłem na waszych łamach, różnych programach, że nie rozumiem, jak ludzie mówią, nie możemy obciąć 30, 40, 50%, bo nie będziemy mieli na samochód, na kredyt. No to ja się pytam, ludzie, gdzie wy macie pieniądze, gdzie odkładaliście, gdzie inwestowaliście? Nie możecie tylko kupować dla swojej żony na paznokietki i na Louis Vuitton na torbę. No, jest życie, więc trzeba myśleć o życiu, a nie też o zabawie tylko. Z tym się zgadzam w 100%. Pyta Zenon, jak traktowani są Palestyńczycy w Jordanii? Jak to wygląda tam na miejscu? Nie ma różnicy. Ja mam Palestyńczyka w drużynie, tak jak mówiłeś, przed wejściem oglądałem. To nie ma tak tylko, że Palestyńczycy są w Łegda, to oni są też u nas w zespole. Nasz lewy obrońca Salem jest Palestyńczykiem i oni są jak Jordańczycy. Oni w ogóle zrobiłeś błąd, bo jak ja bym ten program im pokazał, żeby przetłumaczyli, to by się mega zdenerwowali na ciebie, bo oni nie uznają, że jest Izrael. Dla nich Izrael nie istnieje. Jak ja mówię, że Izrael jest na mapie, to oni mówią mi, pokaż mapy, gdzie jest Izrael. Dla nich jest Palestyna. I dlatego oni teraz mega tutaj walczą, żeby nie było dwóch państw, Izrael, Palestyna, tylko żeby było Palestyna, bo Jordan mówi, że mogą zaatakować ich. Tutaj niedaleko mnie mogą jakieś bomby spaść. Dla nich nie ma Izraela, to nie istnieje. Moja Ania jak była z mamą, ja nie chciałem jechać tam, powiedziałem, że może być mój profil, mega dużo osób obserwuje i nie chciałem robić afery, więc zostałem. Moja Ania pojechała z mamą do Izraela, do wszystko zobaczyć tam, wszystko, Jeruzalem i wszystkie te, gdzie Jezus był chrzczony, te różne nasze historii Biblii i napisała Amazing View Izrael. No i dostała ripostę, że nie ma Izraela. Musisz uważać, co piszesz w Jordanii. Powiem ci, że żyjesz w ciekawym miejscu. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Kolejne ciekawe pytanie pozwolę zadać od naszego widza. Cyprian pyta, czy jakbyś chciał grać dla kadry jordańskiej, to nie mieliby problemu z faktem, że jesteś chrześcijaninem? Nie ma takiego problemu, już od razu wyjaśniam. Tak jak ja muszę zaakceptować, że oni się modlą w czasie przerwy, 12 minut na 15 minut rozstawiają swoje kucyki i się modlą i nie możesz przejść przed nimi, tylko musisz za nimi, bo to po prostu jest w ich religii niedozwolone. Tak samo jak ja się modlę i noszę złoty różaniec. To nie jest Arabia, że będą ucinali ręce, bo masz krzyż, czy tam tatuaż z krzyżem, czy złoty naszyjnik i pokazuje się na ulicy. To nie jest. To jest Jordania freedom. Okej. Okay. Patricio pyta, czy obowiązuje limit obcokrajowców w lidze jordańskiej? Jak to wygląda? Trzech obcokrajowców, czwarty może grać tylko i wyłącznie w rozgrywkach azjatyckich. Marcin pisze z kolei, że jesteś podobny do Icardiego. Kojarzysz takiego zawodnika? A to dlatego, że się dorobiłem diamentów na uszach czy umiejętnościami? Nie wiem, to już musisz pytać naszego widza. Marcinie, napisz. Ale ja od razu, jak jesteśmy przy rozgrywkach azjatyckich, to muszę ci poprawić. Od 2021 roku jest, że drużyna jordańska bez eliminacji wchodzi do rozgrywek grupowych pierwszy raz w historii, dlatego też jest tu walka teraz o ten sezon, żebyśmy dograli, bo jeśli nie dogramy, to mistrza biorą z 2019 roku i wrzucają do 2021 roku, więc Łegdat i Ramta będą pokrzywdzone, więc jesteśmy mistrz z tego roku, pierwszy raz w historii zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów Azjatyckiej i po prostu wielkie pieniądze dostanie. No i to jest duża zmiana, bo te play-offy do tej pory, kiedy awansował do play-offów, to faktycznie przegrywał, nie awansował do Ligi Mistrzów, więc duże pieniądze przychodziły około nosa. Uczestniczyłem w takim meczu, poleciliśmy do Uzbekistanu, minus 40, w Jordanii plus 40 i moi zawodnicy nie czuli palców, paznokci u stóp i 4-0 w plecy i do domu. No właśnie, więc teraz zdecydowanie ciekawiej się robi w lidze jordańskiej. Kolejny widz pyta, jaka jest największa różnica w graniu i życiu codziennym między Jordanią a Arabią Saudyjską? Między Jordanią a Arabią Saudyjską? W graniu nie ma różnicy, no też się modlą, w czasie treningu jest modlitwa w głośnikach i musimy przestać uderzać w piłkę, musimy usiąść, bo oni idą na 5-10 minut się pomodlić. W przerwie się modlą, nie ma muzyki w szatni. Przed meczem wszyscy siedzą spokojnie w słuchaweczkach i słuchają ich modlitwy. Nie ma żartów, nie ma kąpieli wspólnych, nie ma sauny wspólnych, jak to w Polsce był DJ Cetnar, że miksował i wrzucał zimnego Carlsberga i siedzieliśmy w szatni Śląska Wrocław. To jest po prostu inna kultura. Każdy ma swój boks. Wchodzisz w koszulce meczowej, zdejmujesz się, kładziesz na podłogę, ona jest cała mokra, bo wiadomo, że z prysznicu pada woda. Kąpie się, ubierasz majteczki, ręcznikiem się zakrywasz, idziesz do miejsca, gdzie siedziałeś. Więc no po prostu są takie, dla mnie nie ma to różnicy.
różnicy. No ja jestem przyzwyczajony, bo już w tych krajach grałem i nie muszę latać i się odnosić z tym, że z kimś tam, nie wiem, na golasa będę się kąpał. No, nie ma z tym problemu. Ja to akceptuję, tak jak oni muszą coś tam zaakceptować, że ja, nie wiem, żartuję przed meczem, się nie koncentruję, bo ja jestem taki, że lubię, że przed meczem jest mnie pełno, nie ma jakiejś tam koncentracji, udawania, że muzyka, jakiś tam... Ja po prostu jestem, no, jak znasz swoją wartość, wychodzisz i ładujesz, no, jak nie znasz, no to nie... Nawet jakbyś się koncentrował i wziął i weźmiesz najlepszego trenera mentalnego, to nie strzelisz, no. Jak generalnie, Łukasz, muszę ci powiedzieć, że cię podziwiam i mam pytanie, ile ty kaw dziennie pijesz? To muszę tobie powiedzieć, dlatego mam takie białe zęby, bo ani herbata, ani kawa, no. To tym większy szacun, bo naprawdę twoje podejście do życia takie, że właśnie to, że jest ciebie pełno, to jest rzecz niebywała. Nie piję kawy, nie lubię kawy. Tutaj, nie wiem, czy było tobie dane z tej gała, nazywa się gała, ta ich arabska kawa, no ona już tak w ogóle pachnie mocno, że po prostu od samego wąchania jestem w toalecie siedzę. No po prostu to jest niemożliwe, żeby tą kawę wypić. Oni wrzucają, nie wiem, czy też mówiłeś, jak odwiedzałem Petra, nie wiem, czy tam wrzucacie zdjęcia w trakcie naszej rozmowy, wrzucam. Ale poszliśmy mega wysoko za nią do Beduinów, oni tam, ich kultura nakazuje dla mężczyzn, żeby malowali oczy, zaprosili nas na ten arabski ich czaj, czyli herbatę z różnymi ziołami, miętą, no to jest inny klimat, no to trzeba zobaczyć i naprawdę, no fajnie usiąść, porozmawiać, zobaczyć z góry całą Petrę, ten kanion, mega fajne rzeczy, naprawdę uwierz mi, że to jest... I też mega tani kierunek, tam jakieś loty przed koronawirusem widziałem z Krakowa do Akaby i później z Akaby jest mega blisko dostać się do tych wszystkich atrakcji. Naprawdę warto dla ludzi z Polski, bo może ten kierunek nie jest aż tak powszechny jak, nie wiem, Sharm El Sheikh, bo tam jest all inclusive i można się nażreć i napić, bo to my lubimy. Ale Jordania naprawdę jest fajnym krajem. Giki, to tak jeszcze na marginesie. Justyna pisze, że ty się w ogóle nie starzejesz odnośnie tego twojego, mówi, że siwe włosy, więc chyba jest pozytywnie. Pozdrawiam Justynę, no. Co mam powiedzieć? Nic ci innego nie pozostaje. A wiesz co? Inne pytanie ciekawe. Ale chyba jeszcze nie chcesz kończyć. Ja dopiero się rozkręcam, a ty już tak po twoich takim słowie, takim rytmie zaraz chcesz mnie kasować? Nie, Łukaszu. Jeszcze chcę cię długo, długo tutaj przepytywać. Tym bardziej, że energii ci nie brakuje. I bardzo dobrze, bo jest kolejne pytanie. Mam ciebie zapytać, skąd ta miłość do Chorwacji ci się wzięła? Bo ty też mówisz, że cały czas rodzina siedzi u ciebie właśnie w Chorwacji. Ty też tam masz swoje jakieś interesy. Skąd akurat Chorwacja? No zapraszam wszystkich serdecznie do Splitu, własnej roboty, wino białe, czerwone. No to jak mam nie kochać tego kraju? No moja żona jest z Chorwacji, moja żona jest ze Splitu. Najpiękniejsze miasto na ziemi, jakie może być. No to nie mówię tylko, że to jest moja żona, ale mój brat, który przyjechał z rodziną i zobaczył to. No naprawdę, no masz 3 metry do morza, mamy też dom na wyspie naprzeciwko miasta Zadar. Tam ma dom swój, Wyrsalko, prawy obrońca Atletico Madryt, Rakitic odpoczywa. Mega spokój, cisza, domowa cytrynka, domowa pomarańcz, mandarynka. Rozumiesz, no życie bez stresu. No co mam tobie powiedzieć? Pogoda w Splicie, sam wiesz, że Split się różni od Zagrzebia. Nie ma śniegów, nie ma deszczu. Ja się przed wyjazdem 1 stycznia kąpałem w morzu w Splicie i wyleciałem tutaj do Jordanii. Mega brakuje mi tego. Lubię ten kraj, bo tam jest wszystko kalma, spokojnie jak Cypr. Mamy czas na kawę i mamy czas na pracę. U nas w Polsce wszyscy latają, bo się spóźnią, bo nie dostanie premii. W Chorwacji wszystko to jest wyważone i złożyłem papiery o paszport chorwacki, więc może niedługo będę... Polska flaga jest prawie podobna jak chorwacka, tylko szachowniczy, więc nie zmieniam się. Podoba mi się to. A może jeszcze reprezentacja, co? Chorwacji się odezwie, czy niekoniecznie? Jako trener myślę, jako trener wszystko jest możliwe, jako trener wszystko jest możliwe. Wrzuciłem, sam pewnie widziałeś na Twitterze, 15 banieczek dolarów dla Bilicia. Tak jest. Muszą zapłacić akurat ze Splitu prawnik, który też reprezentuje Nenada Bilicę. No, Split, Chorwacja jest mega małym krajem, wszyscy ze sobą mega dobrze żyją, więc koszulka Perisicia z Bayernu, z Ligi Mistrzów przed koroną, z podpisem na moje urodziny w październiku też dotarła. Wszyscy ze sobą mega fajnie żyją i naprawdę tymi kontaktami mam nadzieję, że też pokażę ludziom w Polsce, że jako Polak też gdzieś można pracować jako trener. Mam nadzieję, że mi się to uda. Łukasz, generalnie ludzie bardzo pozytywnie cię odbierają, tak patrząc muszę sobie przerwać. Proszę. Ludzie pozytywnie odbierają, ale oni się boją Geeky News, rozumiesz? Oni się boją. Dlatego ja nie mogę wrócić do Polski, bo w Polsce musisz, nawet jak coś wiesz, to musisz się schować za kamerą, rozumiesz? A ja to powiem, bo czemu nie?
Czemu nie? No ja na przykład wczoraj rozmawiałem do trzeciej w nocy, siedząc przez ulicę, muszę przeskoczyć, żeby mnie policja nie zobaczyła, i siedziałem u jednego Araba i zaczęliśmy rozmawiać o wierze. O ich, że są wieżą w Allaha, i o mojej. No i oni stwierdzili, że im Allah mówi, że nie można nosić złota, bo złoto jest dla żony, bo oni tam będą mieli fajer, ogień. No ja powiedziałem, że ja się z tym nie zgadzam, no ja w to nie wierzę i tyle. No i on tam powiedział swoją jakoś tam wersję, ja powiedziałem swoją. Tak samo w Polsce, no jeśli ja widzę, że coś jest nie tak, no czemu mam tego nie powiedzieć? Czemu mam się zamknąć, bo nie wiem, bo rok więcej w tym klubie posiedzę. No mi to jest niepotrzebne. Ja po prostu chcę u siebie w środku czuć, że zrobiłem wszystko i siebie nie oszukałem. Jak stanę rano, widzisz, tu zmarszki od śmiania się, to chyba nie ostało, to Justyna powiedziała, że to chyba na staro nie wyglądam. Po prostu ja powiem tak, jak jest. A niektórzy może się tego boją, dlatego nie mogę dostać angażmanu w Ekstraklasie, ale uwierz mi, że jestem otwarty, nie muszę płacić dużo, tam netto brutto, nie tylko wrzucą coś. Jak to mówili u was w kanale, chyba Marcin czy tam Michał Żewłaków, był jeden zawodnik, tam netto brutto, obojętnie, tylko żeby... Był taki Krzysiek Gajtkowski, pozdrawiamy go swoją drogą, nie robiło mu to różnicy. Jestem w Jordanii, ale jestem na czasie, wiem wszystko, co się dzieje. No netto brutto Geeky News podpiszę, no. Ale Łukasz, ja wiesz co, tak się zastanawiam, czy ty w ogóle pasujesz tutaj do tej polskiej ligi, do polskiej mentalności. No ty widać, że się mocno wyróżniasz, nie jesteś takim typowym Polakiem, który lubi narzekać. Czy ty się tu odnajdziesz? Słuchaj, ja tobie powiem, no. Przed Steaua Bukareszt nie miałem klubu mega, mega długo. Trenowałem sam z trenerem od przygotowania fizycznego, który pojechał później z Biliciem do Itihad, więc trochę się znam. Trenuję indywidualnie Vlasicia, który jest z CSKA Moskwa i pewnie odejdzie za wielkie miliony, który tam w reprezentacji Chorwacji odgrywa mega ważną rolę. I ja trenując sam 5 miesięcy z tym trenerem, pojechałem do Steaua. Jak skończymy rozmowę, mam to z GPS-u, z pleców, z radaru, bo wiadomo, że tam technologia w Rumunii jest trochę lepsza niż w Arabii. Więc w pierwszej połowie 6 kilometrów, w drugiej połowie 6 kilometrów, no uwierz mi, no, ja w tej polskiej lidze, no bez trenowania, teraz ja trenuję 3 miesiące w Jordanii sam, jutro przylatuję, jak mi otworzysz lotnisko i podpiszę, niech mi dają tam jojo test, maska test, wszystko co mogą, no, żeby tylko nie mieli wymówek, ja jestem gotowy, uwierz mi, naprawdę, a czy bym się odnalazł? Ja bym żył swoim życiem, rozumiesz? Pojechałbym do waszego kanału, bym siedział teraz obok ciebie, a nie, to po pierwsze by była różnica, a nie na Skype'ie. Bym pewnie dostał jakiś angażman tam, TVP Sport, kanał sportowy, to zawsze kolejny zarobek, czyli widzisz, kolejny raz nie muszą dużo płacić w klubie. Musieliby tylko to zaakceptować. Bardzo żałuję, że cię nie ma tutaj obok mnie, szczerze mówiąc, w tym studio. Spokojnie przyjadę, bo mam parę rzeczy do załatwienia, muszę przyjechać, więc będę w Warszawie, no na spokoju. No, ogarniemy jakiś program. Ale musisz wtedy wrzucić Radka Majewskiego, bo jak ja i on odpalimy petardę, to koniec. To ja wtedy będę mógł wyjść z tego studia i pewnie za dużo sobie nie pogadam, jak będę miał z jednej strony Radka, a z drugiej ciebie. No dzisiaj i tak już dużo tych wyrazów, jakby Twitter tobie liczył, to by się zmieścił w jednym twicie. 90% piłki po twojej stronie. Łukasz, kolejne pytanie od widza. Czy planujesz zakończyć karierę za granicą? Gdybyś dostał propozycję gry w Afryce, to czy byś ją przyjął? Był tutaj u mnie jakiś czas temu Jacek Magdziński, który grał w Lidze Afrykańskiej w Angolii. Ma kontakty, jakbyś chciał, to możemy pogadać. Wiesz co, rozmawiałem z Jackiem na WhatsAppie, może tobie potwierdzić. Wiem, że w tym czasie, nie wiem, to było 3-4 lata temu, były problemy, żeby tam zarabiało się ok, ale były mega problemy z wysyłaniem pieniędzy. Nie wiem, czy on tam mówił w waszym programie, bo ja tego nie śledziłem aż tak bardzo. I jakaś tam oferta była. Mój prawy obrońca Airoza teraz gra właśnie w tej lidze, gdzie Jacek, więc Geeky News wszędzie ma kontakty. To nie tylko Europa i Azja, ale też Afryka. No więc ja bym pojechał i do Afryki. No mam takie marzenie, żeby wziąć żonę i pojechać na safari i tam żyć w ludności, żebyś jak rano wstaniesz, pójdziesz tam pod drzewko się załatwić, że tam jakaś hiena czy coś podejdzie. No chciałbym coś takiego przeżyć, więc może wszystko przede mną, no. A Łukasz, tak zastanawiam się, który z tych krajów, w których grałeś, najmniej ci się podobał? Kazachstan, Cypr, Tajlandia, Arabia Saudyjska, Jordania. Gdzie się czułeś najmniej komfortowo? Najbardziej zimno było w Kazachstanie. Okej. Okay. I to ale nie było źle, bo tam się nauczyłem języka chorwackiego, bo miałem 3 Serbów i jak wróciłem, Tania była w szoku, jak zacząłem rozmawiać. Zapłacili 700 tysięcy, a byłem tam 3 miesiące, no czemu nie? Okej. Okay. Dobry prawnik, no. Rozumiesz, no ja nic tego nie żałuję, no jeśli pyta się o kraj, który był najlepszy do życia, Tajlandia, teraz jak mam dziecko i żonę, no to tam mieliśmy willę z basenem, sauną, mega wszystko, no od zoo dla dzieci, po jakieś parki, nie parki, no to Bangkok, bo my żyliśmy w Bangkoku, no to miażdży, miażdży. Ale jeśli się mnie pytasz, Jordania, Amman,
no to ja tutaj wychodzę teraz, byśmy rozmawiali, by 10 samochodów przyjechało i na 10 8 by powiedziało, by zawołał Lukas Psura, czyli Psura, czyli na arabski foto, zdjęcie, rozumiesz? To też zależy, gdzie jesteś. Czy wybierasz, żeby cię kochali i nie możesz zjeść w spokoju z żoną tutaj obiadu, kolacji, bo cię walą w plecy, bo nie czują tego, nie mają tego takiego dystansu. Okej, sorry, będziemy czekali, od razu tam chcą zdjęcie, czy nawet jak masz łyżkę w buzi, to on cię uderzy, żeby tam cię uderzyć. Czy życie wybierasz w Tajlandii, w Bangkoku? No, miałem 30 minut na Phi Phi Island, czy na Phuket, odwiedziłem Singapur, po Laos, po Wietnam, po Singapur, rozumiesz, no. Trochę zwiedziłem, no niektórzy muszą z Polski wykupić tam z Lufthansa wycieczkę i lecieć, a ja to miałem na miejscu, no. I jeszcze ci zapłacili za to, że tam przyleciałeś. Ale słuchaj to, no, grasz w sobotę mecz, wpada ci 10 klocków i lecisz na wysepkę na 3 dni. No co, jak masz narzekać? No powiem ci, że jak byłbym młodszy, to bym się zastanawiał nad wznowieniem kariery piłkarskiej. Ja tylko nie wiem, czy to mówiłem, ale jednego żałuję, jak będąc w Leckim Sofia, bo to mega wielki klub. I trochę tam znałem chorwacki i trener, tam była sprzeczka odnośnie karnego. Odwróciłem się i tam powiedziałem, jebem ti mater, czyli pewnie wiesz, co to znaczy, nie będziemy tłumaczyć. I to jest bułgarski, chorwacki, te słowa, gdzie nie, gdzie one są tam podobne. I mnie zawiesili, po prostu miałem kontrakt na 2 lata i musiałem po pół roku wyjechać. A myślę, że jakbym tam został i się w tym momencie nie odezwał, to bym mógł mega skoczyć, bo z Lewskiego mega łatwo jest się wybić. A wtedy byłem młody jeszcze, miałem dobry początek, strzeliłem bramkę, mega kibice, stadion robili. I tego żałuję, że się odezwałem. Ale byłem napisany na tablicy, że strzelam karnego 90 minuta, czemu mam oddawać piłkę dla młodego, żeby sobie nabił statystyki. Jak ja strzeliłem bramkę, wywalczyłem karnego, ja też walczę o statystyki, walczę o kontrakt, walczę o moją rodzinę, więc stwierdziłem, że mu nie oddam piłki, po prostu tak się zachowałem, a nie inaczej. Okej. Okay. Wiesz co, fajny komentarz napisał Maciek. Powinien być obowiązek posiadania minimum jednego Łukasza Gikiewicza w każdym klubie ekstraklasy. Liga na pewno byłaby ciekawsza. Na pewno byłaby ciekawsza, nie byłoby się lizania po czym. I byłby zapierdziel, no bo ja, rozumiesz, no ktoś może powiedzieć, Giki kolanami żongluje, no Śląski nie strzelał bramek, drewniany, ale jeśli ty zobaczysz, ja tobie wysłałem filmik, no i zobacz tak. 30 bramek, które strzeliłem w Jordanii i ty porównasz Gikiewicza ze Śląska. No ja na Śląsku byłem zapchaj dziurą, no gdzieś tam musiałem Mraza sekurować na lewej pomocy, bo Diaz, nasz Latynos, gra z przodu, więc ja musiałem tylko biegać po linii, żeby nie stracić bramki i ktoś mówi 15 meczów, jedna bramka, czy tam dwie bramki. No ale oni nie wiedzieli, że nasz trener Oro Profesoro stawiał bus. I my mieliśmy za zadanie, że tam Przemek Kazimierczak miał rzucać, Piotrek Celeban rzut z autu, a Przemek Kazimierczak z autu miał strzelać bramkę, jak na Oporowski z ruchem Chorzów. No. Więc to nie było futbolu, my tam po prostu nastawiliśmy się na cel. Więc jeśli ktoś, za przeproszeniem, nie znający się na futbolu, porównuje mnie ze Śląska, a teraz co było w Omonii, w Lidze Europy, czy w AL-u Limassol, gdzie strzeliłem Zenitem bramkę w Lidze Mistrzów, czy teraz w Faisali, to są dwie różne bajki, więc no, nie chcemy się do tego odnosić, bo no, to nikt nie trzyma się kupy. No. Okej, okay, rozumiem to jak najbardziej. Skoro nie chcesz się lizać po wiadomo czym, to jak było w Rumunii? Bo tam podobno dziwny właściciel, pyta Irek. No dziwny właściciel, no i od czerwca do dzisiaj, do maja, sprawa w sądach nierozstrzygnięta. Parę dni mają jeszcze, żeby złożyć opłatę, żeby sprawa się zaczęła w Izbie Rozstrzygnięć Sporów, czyli w KAS, TAS. Czyli jest FIFA, jeszcze wyżej FIFA, jeden sąd rozstrzyga wszystko. Już przegrali ze mną na FIFA, oni się odwołują, bo stwierdzili, że czemu, a nie to, a nie tak. No mega, ale słuchaj, no mega, mega fajny gościu kolorowy, Dzidzi Becali. Rozmawiali u was na antenie odnośnie przyjęć, jak Legia grała ze Steaua Bukareszt. Gwizdam na kobiety, przychodziły, obwisiony złotem. Spodnie pociągnięte, że mu jajca było widać na 100 kilometrów. Spodnie dotąd, kuma. Rozumiesz, no, ale to trzeba przeżyć. Zobacz, Giki, powiedzą Giki drewniany, no, ale Giki był w Omonii Nikozja, czyli ten zespół, Henning Berg jest w tym zespole, czyli tak nie najgorszy, tak? Jakbyśmy teraz mówili tak serio. Giki był w Lewskim Sofia, gdzie jest jeden z większych klubów. Giki był w Steaua Bukareszt. Giki jest w Faisali, które tutaj w Middle East, czyli w tym rejonie tutaj arabskim, jest po Ahli egipskim najbardziej znanym klubem. No i tak jak mówiłeś i słuchałem, i to też potwierdzę, jak gramy Faisali Wegdad, to telewizja katarska wykupuje, telewizja z Dubaju, telewizja z Arabii Saudyjskiej, bo to są derby, które coś znaczą w tym tutaj rejonie, więc Faisali, jak tu widzisz, trzy gwiazdki, to nie jest
przypadkowy klub. No to okej, to ktoś słyszy Jordania, gdzie to jest, tam wielbłądami jeżdżą po boisku czy jak, no ale tu się gra w piłkę, tu ludzie kibicują i na przykład pokazałeś kibiców Łegdat i Fajsali, no a ja mam jeszcze inne wideo lepsze, żeby powiedzieli ludzie, że jakby tych kibiców rzucić na stadiony polskie, by była mega atmosfera, no. Grają w piłkę i są kibice, więc tu nie ma, że Fajsali jest jakieś mniejsze, słabsze czy większe. No ja za ładny uśmiech i niebieskie moje oczy nie grałem w klubach z ciała Bukaresz. No pokaż mi, ilu Polaków grało w tym klubie, no. No, myślę, że przypadkowo się tam nie trafia. To się zgadzam jak najbardziej. Ale wiesz co? Zastanawia mnie i też jest pytanie od jednego z widzów. Czy jest jakieś państwo, do którego byś na pewno nie wyjechał, nawet gdybyś dostał dobrą ofertę finansową? I słuchaj, tu na przykład ci przerwę, ale widzisz, mój telefon jest taki, nie wiem, czy widzisz. Widzę. Widzisz, kto tu dzwoni? Prawnik Nenada Bielicy. No człowieku, Geeky News jest na live i tu dzwonił. Co się dzieje? Kumasz, to jakaś tam sprawa w FIFA może rozstrzygnięta. Albo chcą cię pozwać za to, co powiedziałeś właśnie na antenie, nie wiem. A to tak szybko to działa? Taki macie zasięg wielki? Myślę, że tak. Myślę, że ten magazyn ma olbrzymi zasięg. A co mówiłeś? Powtórz. Pytałem cię, bo było jedno pytanie od widza, czy jest jakiś kraj, w jakim nie chciałbyś zagrać mimo nawet dobrej oferty finansowej? Jest w ogóle takie miejsce na świecie, którego na pewno byś ofertę odrzucił? Nie, miałem ofertę z Bangladeszu i byłem w stanie ją przyjąć. I dlaczego nie przyjąłeś? Wysypało się odnośnie premii, ale dawali 400 tysięcy dolarów, więc Bangladesz dobrze płaci. No okej, okay. A to było takie najdziwniejsze miejsce, z jakiego dostałeś kiedykolwiek ofertę, właśnie Bangladesz? Bangladesz i Afryka, no ale myślę, że Bangladesz jest bardziej kolorowe i myślę, że tam życie byłoby naprawdę hardkorowe. Myślę, że tak i myślę, że powinieneś przyjąć tę ofertę. Jak... Wszędzie, gdzie Giki jedzie, tam jest jako pierwszy, więc w Kazachstanie był Paweł Hajduczek, później Giki, teraz Konrad Wrzesiński, więc w Bangladeszie myślę, że Polaka nie było w ekstraklasie, no. Ja, wiesz co, chyba nie było, a mniej więcej śledzę tę egzotykę, więc wydaje mi się, że nie, więc byłbyś prekursorem. Ale wiesz co, ale ktoś tam mnie pytał ostatnio, chciałbym taką Koreę zaliczyć, Japonię jeszcze tak przed zakończeniem w tych krajach chciałbym, bo tam wiem, że jest rygor, trening, GPS-y, nie ma odpuszczania, jest trening hardcore, więc chciałbym w takiej lidze jeszcze pograć. No to ty raczej celuj w Japonię i w Koreę, a nie w polską ligę, skoro chcesz hardcore, GPS-y i ostry wycisk na treningach. No słuchaj, no ale jak w polskiej lidze idziesz, no to Giki idzie, żeby walczyć o mistrza, no żeby zdetronizować Legię Warszawa znowu, no ja nie muszę do Legii trafiać, żeby mistrza zdobyć, no. Słuchaj, jest pytanie, czy miałeś kiedykolwiek ofertę z Australii albo Chin? No to z Australii, no to co, no przecież nie oszuka, nie będę oszukiwał, no Adrian Mierzejewski, no jesteśmy jak dwaj bracia, no przecież wiadomo, że miałem, no jak wzięli Sheridana, to była moja oferta tam na stole, więc z Australii miałem ofertę, wiadomo, że z Adrianem jesteśmy sąsiadami, blok 10 metrów, blok jeden od drugiego, jesteśmy od małego znajomymi, kolegami, wiemy o sobie wszystko, więc Adrian załatwiał, a w Chinach tak samo Adrian próbował mi załatwić, więc z tych krajów był mój temat, tak. Jest pytanie od kolejnego widza. W ilu językach umiesz się porozumieć w takim razie? Przez te wszystkie lata troszeczkę liznąłeś różnych kultur i różnych języków. Wiesz co, to tak jak tam oglądałem z Grześkiem Krychowiakiem. Rosyjski, wszystko będę rozumiał. Jak będziesz do mnie mówił, odpowiem w 450%. Angielski top, chorwacki top. Wiadomo, polski to nic. No i arabski teraz się uczę, rozumiem. Mówię, pisać nie piszę, bo wiesz jak to się pisze z prawej do lewej. To nie wymagaj od Geeky News, żeby tego się uczył, ale rozmawiam po arabsku. Rozumiem, co znaczy, jak coś kupić, gdzie wziąć, jak piłka do przodu, pressing w lewo, w prawo, podać piłkę. Rozumiem. Uczę się, mam tutaj na kartce, nie będę tobie pokazywał, ale słówka napisane i przyswajam, bo chciałbym w tym, jak już mam, zawsze wychodzę z założenia, jak jesteś już w jakimś kraju i masz możliwość słyszenia tego języka i się przystosowania do niego, no to czemu nie, bo nie wiem, co będzie za 5-6 lat. No może tutaj będę trenerem i później będę się uderzał, jak to mówi Marcin Neyman, rozpić się i uderz, którą mam tutaj za sobą i będę żałował, no to czemu nie, no jak mogę się nauczyć i jakieś te słówka wpadną do głowy i będę miał przywilej później i będę łatwiej będzie mi się porozumiewać tutaj z dyrektorem, prezesem, szejkiem, zawodnikami. Łukasz, ty jesteś bardzo na bieżąco z kanałem sportowym. Ile godzin dziennie oglądasz nasz kanał? No wszystko obejrzałem, może jeden, dwa no, nie obejrzałem, no ale co mam robić, no powiedz mi, co mam robić, no mam godzinę do przodu, więc zawsze to jak na wspólnej wleci, to później kanał sportowy wleci. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Fajne pytanie kolejne od widza. Jak wygląda celebracja mistrzostwa w Jordanii, w Ammanie? Jak bardzo wyglądają tak zwane balety i czy są jakieś odwiedziny u głowy państwa albo szejka? I jak byś to porównał do fety z Wrocławia, kiedy wygrywaliście mistrzostwo Polski?
Nie wiem, czy tobie wysłałem, jak autobusem jechaliśmy po mistrzostwie, no ale to tak samo, no, odkryty autobus, race, śpiewanie i po całym mamanie, więc i ludzie na ulicach. Niczym się to nie różni. Co do Kinga i jak się ta jego nazywa? Rania, dobrze mówię? Chyba tak. Tak, no to mieliśmy odwiedziny po Arab Champions, czyli lidze takie jakby elit, Lidze Mistrzów, gdzie nas skręcili z Esperance z Tunezji. Pokonaliśmy 2 razy Ahli, gospodarza na ich terenie. No to czekali na nas tutaj w Jordanii, ale no, może oni chcą Gikiniu spotkać. No ja nie mam jakiegoś parcia, żeby ich tam, nie wiem, no, całować po rękach czy spotykać. No ale Feta niczym się nie różni. Wrócę do tego. Mistrzostwo w Polsce, w Kazachstanie czy w Jordanii tak samo ciężko zdobyć i uwierzcie mi, tak samo cieszy. Wiesz co, jest ciekawe pytanie. Artur je zadaje. Muszę powiedzieć, że bracia Gikiewicz to mega chłopaki, super się ich słucha. Życzę, aby obu udało się znaleźć znów w jednym klubie. To jest jeszcze wykonalne, żebyście zagrali w jednej drużynie? No, na konsoli i jeden na saksofonie. Okej. Okay. Czemu nie? No, czemu nie? Rozumiesz? To w ogóle tak, ja już od zawsze byłem takim geeky news, ale w ukryciu, bo ja Rafała pomogłem ściągnąć z dyrektorem Paluszkiem jego temat i przyjechał po kryjomu do Śląska na testy i został w Śląsku, więc no, geeky zawsze pomaga. No. Nie muszę dostawać za to żadnych pieniędzy. Wczoraj też jeden transfer pomogłem do polskiego klubu Mega, młodego zawodnika z pierwszej ligi, trafi pewnie do Ekstraklasy w tym okienku. Nie będę mówił kogo, gdzie, co, jak, ale zero. Bonifikata zero, nie trzeba mi płacić, ja jak mogę, to zawsze pomogę. Okej, okay. Kolejne pytanie od Kacpra. Jak wygląda sytuacja w Jordanii? Kluby stawiają na swoich wychowanków, czy raczej na starszych piłkarzy? Na wychowanków, bo to, tu masz limit 3 obcokrajowców, więc automatycznie musi stawiać na swoich zawodników. Ta reprezentacja, teraz mamy trenera Vitala z Belgii, tutaj jordańska reprezentacja ma trenera z Belgii, on mega poukładał ich. I tak jak mówię, no Musa Tamari trafił do APL-u. Zawodnik z Faisal League, któremu Geeky News pomógł, trafił do APL-u, Omar Hani. Bach Abdurrahman jest w Katarze. Anas Benyassin jest w Katarze. No oni tutaj po tych krajach bliskich Jordanii jeżdżą i naprawdę ta ich reprezentacja wygląda dobrze, więc oni stawiają na Jordańczyków. Uwierz mi, Jordańczycy są mega utalentowani, tylko trochę lenie, tak jak ten cały arabski świat, no. Czyli inshallah, bukra, jutro. Nie zrobią tego od razu, tylko no widzisz, ja na przykład o pierwszej jest u mnie 16:20 wskoczyła, a ja od pierwszej czekam, żeby gość mi przyszedł i klimatyzację zrobił. No. To chyba musisz samemu się za nią zabrać, żebyś nie musiał specjalnie dłużej czekać. Łukasz, jeszcze jedno pytanie. Możesz pokazać te słowa, które masz wypisane na kartce, to, o których mówiłeś, te arabskie, których się uczysz? Tak, ale czekaj, tu pokażę ci, jeszcze przed koronawirusem Giki trafił z karnego i super puchar zdobył, żeby nie było, że nic nie zdobywał. No, zaraz powiesz, że wymyślił Giki. No. To jest za super puchar medal, tak? Super puchar, taki ładny orzełek, widzisz, jak to ładnie wygląda. No. Widzę. A masz jeszcze jakieś inne trofea gdzieś tam pod ręką, żebyś nam pokazał? Wszystko w Chorwacji, bo ja już wróciłem. To jest teraz z marca, no pierwszy mecz. Jasne, rozumiem. Ale słuchaj, ale flaga Polski, bo zawsze flaga Polski zawsze jest Lukas, Faisali, Polanda, czyli Polanda, Polska po... Czekaj, już ci pokazuję, widzisz, no, żeby nie było, że Giki jest gołosłowny, no, człowieku, no, wszystko jest, rozumiesz? Okej, okay. Nie sprawdzę, czy to jest poprawnie, bo troszeczkę nie znam tego języka, ale wierzę ci na słowo, że to wszystko jest tak, jak nie, mówisz. No, musisz wierzyć, tu wszystko jest. Czemu nie, no, uwierz mi, ja zawsze ludzie myślą, a Giki dużo mówi o bajki, no ale ja nie opowiadam bajek, no jeśli mogę coś powiedzieć ciekawego, no to mówię, no czemu mam się nie uczyć, no tak jak chorwacki się nauczyłem i jak mnie w Chorwacji słyszą ludzie, znajomi Ani, to mówią, że rozmawiam akcentem perfekcyjnym, tam Michał mówił, z kimś tam rozmawiał w waszym programie po chorwacku, no to trochę nad akcentem bym się pochylił, ale jeśli ktoś mówi, że chorwacki jest podobny do polskiego, no to aż tak nie, no. No trzeba umieć. Jeśli mój kolega przyjeżdża z Polski i słucha chorwackiego, nic nie rozumie, no to czyli te języki może coś tam mają wspólnego, ale
ciężko, żeby je nazwać, że mega łatwo się nauczyć chorwackiego, bo rozmawiamy po polsku. Na pewno jest łatwiej nauczyć się chorwackiego niż, nie wiem, hiszpańskiego czy jakiegoś czy francuskiego, no ale każdy język, sam wiesz, no, musi się nauczyć, czy pisać, ja piszę i rozmawiam, więc no, chyba aż tak źle ze mną nie jest. A ty nie miałeś jakiejś oferty z Ligi Chorwackiej, bo wydaje się, że dla ciebie to byłby idealny kierunek. Miałbyś rodzinę na miejscu, interesy na miejscu, znasz już doskonale kraj, język. Tak, i nawet się sam oferowałem do Hajduka Split, żeby dali mało, bo mam mieszkanie, samochód, tylko chcę być z dzieckiem. Ten mój akurat prawnik tam jest prawnikiem Hajduka Split, ale no w lidze chorwackiej płaci Dynamo, płaci Hajduk i teraz Rijeka mega, mega jest w problemach, więc zostają te dwa kluby, reszta na waciki i na chleb z masłem. Maksymilian pyta, czy ty nie myślałeś, żeby założyć swój własny kanał YouTube, bo widzą tutaj widzowie duży potencjał. Oglądałoby się to, myślę, bardzo dobrze i by się klikało. Słuchaj, ale ja po pierwsze nie jestem komputerowy, bo ja miałem problem, żeby odpalić Skype'a, żebyś do mnie zadzwonił. No, rozumiesz? No dlatego się między innymi nie widzimy. Dlatego się nie... A nie, to powiedzieli od ciebie z telewizji, że się nie widzimy. Wiem, miałeś tego nie mówić, dobra. Ja jestem przygotowany, no ja chciałbym ciebie zobaczyć, tam te wszystkie pamiątki, jeszcze tą koszuleczkę ci wyślę, jak wrócę do Polski, Fajsali 99, Łukasz. Bardzo będę chętnie ją przyjmę. Wysyłam to na 100% ze Splitu, jak wrócę, a mam nadzieję, że wrócę za 2 tygodnie, bo w piątek koniec Ramadanu, później mają 3 dni Eidu, czyli takiego jakby świętowania, mogą jeść wszystko 24 godziny na dobę i myślę, że po tym czasie, następny tydzień federacja ogłosi co jak. A wracając do YouTube'a, nie umiem tego robić, no nie. Ja wolę, żeby na przykład z jednej telewizji dostałem ofertę, żeby komentować Euro 2021, które zostało przeniesione. Czemu nie? No, niech oni mnie zapraszają. Czemu ja mam zakładać? Ja wolę ubrać się w garniaczka. I przyjść na gotowe? Przyjść na gotowe, wiesz, ja tu teraz brzydko wyglądam, ale jakbym chciał, to bym zrobił brodę na araba, linię tu pięknie wyciął, bo wiesz, jak tu w arabskich krajach brzytwą ciachają z ogniem. To nie tak jak w Polsce u nas mówią barber, ale to taki fake trochę barber, kumasz. Musisz być w Dubaju, w Arabii, w Jordanii, żeby tego barbera poczuć tak naprawdę tą taką filozofię i mega, mega technikę machania tą brzytwą, bo w Polsce to tą brzytwę biorą i tak jak z jajkiem się obchodzą, więc jak ktoś mi mówi, że w Polsce jest barber, no to zostawię to w komentarzu, no. Łukasz, a to tak już powoli zmierzając do końca, a co, czego brakuje ci najbardziej w tych wszystkich zagranicznych krajach z Polski? Jest coś takiego, jakieś takie, nie wiem, miejsce, zachowanie ludzi, może jedzenie, cokolwiek pierwsze przychodzi ci na myśl, czego ci najbardziej brakuje z Polski? Że zawodnicy piją w szatni po zwycięstwie, no. Ale nie, no, ale słuchaj, no, kolego najdroższy, no, ale ja już byłem tak dawno w Polsce, no, ja mogę tobie powiedzieć, że mi brakuje kiełbasy domowej robionej, rakii wiśniowej, żeby sobie wypić tak malutko na noc z lodem, rozumiesz? No, jak jesteś w Chorwacji, to wiesz, że te wszystkie potrawy są z domowej wytwórni, no mega to smakuje, więc to mi tego, ja w Polsce nie byłem już ponad 3 lata, no co mam tobie powiedzieć, że Pawełka mi brakuje, czy Wedla czekolady? Może. Nie jem słodyczy. No mam tutaj, nie wiem, czy śledzisz mój Instagram, mam catering, wszystko mi przywożą, plus świeże soki, jedzenie, 3000 kalorii wyliczone na olejach kokosowych Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska. Nie trzeba, no ja mam wszystko, no co mam, czym mam narzekać, no powiedz mi. Teraz dzisiaj przyjeżdża soczek z buraka, marchwi, jabłka zrobiony na 6 dni, no giki dba o siebie, no ja to, tak jak tobie mówię, no ja dzisiaj pojechałem na trening sam, nikt mnie nie zmuszał, alarm ustawiłem 9, jak do mnie pisałeś, wysłałem tobie zdjęcie, że jestem na treningu, ani nikt mi nie musi mówić, że muszę to robić. Jutro mam siłownię, sam stanę, pójdę na siłownię. Po prostu kocham to, co robię, no i dlatego mam enjoy, no w życiu, pamiętaj, no, musimy mieć enjoy, no ktoś mówi, a tu zwariował, jeździ, nie zrobił kariery, no, ale ja bym chciał być Messim Lewandowskim, ale już nie mam 23 lat, no jakbym miał 23 lata, to może bym myślał pójść do, nie wiem, do drugiej Bundesligi, czy tam do Francji, palicho podatki, zagrać 2-3 sezony i jako 25-6-latek trafić do Kozak klubu, no ale ja mam 32 lata, no ludzie, 32 lata i czemu mam siedzieć, nie wiem, gdzie jest minus 20, no ja sobie wyjechałem do Jordanii, żeby po prostu mieć enjoy, no. I dlatego, Łukasz, ja ci nie chcę mówić, co masz robić oczywiście, ale ja cię nie widzę tu w Polsce. Ty musisz chyba zostać w tych krajach właśnie, gdzie jest większy enjoy. Ty się tutaj będziesz dusił, chłopie, ja ci to mówię od razu w tym momencie. Nie, no jak
Wiesz co, czego nie lubię w polskich klubach? Dyrektor, prezes, prezesowa w gajerku, w sukience i tam wiesz, PRL, kumasz, tak musi być, nie ma żadnych tam ustępstw. Po prostu musimy, okej, no, jak, słuchaj, jak jest praca, to Giki pracuje 100%, no, ale jakie są żarty, no to są żarty, no przecież nie możemy być poważni, no, nie mamy 95 lat, no. Rozumiem, no czemu, no. Musiałem być poważny, bo nie wiem, czy wiesz, Roka Elsnera Tata, najbardziej znany słoweński zawodnik w historii Jugosławii, zmarł wczoraj w wieku 60 lat, więc dzisiaj do niego dzwoniłem po chorwacku, składałem kondolencje. No wtedy trzeba być poważnym, no ale jak mamy życie i jesteśmy zdrowi, rodzina zdrowa, no to czemu mamy płakać? To jest dobre podsumowanie, Łukasz, tej całej naszej dzisiejszej rozmowy. Muszę ci powiedzieć, że to będzie jeden z dłuższych odcinków magazynu Lig Egzotycznych. Szkoda, że tak krótko, bo ten majster od klimatyzacji nie puka, więc ja mam czas ciągle. No. Ale wiesz co, to inaczej. Ja tutaj widzę potencjał na drugą część, jak już przyjedziesz do Warszawy i sobie usiądziemy tutaj przy stole, już na żywo, nie przez Skype'a. Słuchaj, i zabieram wszystkie koszulki od Verratiego, Cielini, Mandziukic, Perisic, po Jordanie, trofea i wtedy siadamy i możemy rozmawiać. Zapełnimy twoje studio, to się zgadzam. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Łukasz, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność się zobaczyć tutaj jak najszybciej. No i też trzymamy kciuki, żeby ta sytuacja tam z Ligą Jordańską się jak najszybciej wyjaśniła, żebyś wiedział, na czym stoi, żebyś mógł też... Ja to w ogóle muszę przeprosić, że jak dużo rozmawiałam, ale zaraz tytuły tam na WP, Gazeta.pl, Gikiewicz szuka klubu, wolny zawodnik. No. No troszkę reklamy sobie zrobiłeś, ale proszę bardzo, niech ci będzie. Ale słuchaj, nie potrzebuję, ja uwierz, ja wychodzę z założenia, że zawsze moja Ania mówi, 5 lat temu się stresowałeś, patrzyłeś na telefon, odłóż telefon, Stiała Bukaresz sama przyszła do ciebie. No widzisz, jakie geeky news życie ma? Ale słuchaj, zakończę Stiałą Bukaresz. No, dawaj. W 2008 roku Shaba Palordon wygrało z Faisali finał AFC Cup, tak? Dobrze mówię? Nie słyszałem, co powiedziałeś, więc jeszcze raz powtórz. 2 razy rzędu Faisali zdobyło AFC Cup i trzeci raz rzędu mogli zdobyć i przegrali Shaba Palordon. W 2007 przegrali, dokładnie. Brawo. No i trener Shaba Palordon, taka ciekawostka, Romun Florin Matrok, to właśnie ten trener, który mnie ściągnął do, pomógł z kontaktami, który mnie ściągnął do Stiały Bukaresz. No więc wiesz, jaki mały świat. Świat jest mały, zwłaszcza jak się jeździ często. Łukasz Gikiewicz był moim gościem. Łukasz, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w tym studio już na żywo. Słuchajcie, ja bym mógł równie dobrze wyjść z tego studia i pewnie odpaliłbym mu kamerkę i chłop też by gadał i jeszcze by pewnie ten program trwał nieco dłużej. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo tutaj widzę po czacie, że no i raczej jesteście zadowoleni. Też przybywała ta cały czas liczba oglądających nas na żywo. Pamiętajcie, że każdy magazyn Lig Egzotycznych jest we wtorek na kanale sportowym o godzinie 14. Odwiedzajcie mojego Instagrama, tam zawsze podpowiedzi, jaki kraj będzie za tydzień. Ja już wiem i będzie na pewno bardzo egzotycznie, tyle wam mogę powiedzieć. Zostawcie oczywiście łapkę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, w co wątpię, ale jeżeli są jeszcze takie jednostki, to jak najszybciej musicie to nadrobić. Zanim się z wami pożegnam, na koniec zostawiłem jeszcze dla was jedno wideo. Gola, którego nie zobaczycie raczej w innych częściach świata. Gol roku to był w Jordanii parę lat temu, bodaj 3 czy 4. Był też ten gol bodaj nominowany do nagrody Ferenca Puszkasza, więc tej bramki w całego roku na całym świecie to będzie gol nie akurat Łukasza Gikiewicza. Trochę żałuję, że takiej bramki nie strzelił, ale właśnie z Ligi Jordańskiej. Ja nazywam się Adam Kotleszka. Bardzo wam dziękuję za dziś. Oglądajcie magazyn Lig Egzotycznych wtorek, 14, zawsze punktualnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.